w dzisiejszym słuchowisku. A może ty jakiś łapserdak? Ja mam tylko posłaniec, panie. Coś mi tutaj nie pasuje, a ja mam nosa. Może ktoś się tutaj włamał? O, nie będzie łatwo. Kes! Dobrze, że już jesteś! Rozdział drugi, część trzecia. Wyższe sfery. Łotr skierował się w korytarz obok i zniknął z widoku bordowego kaptura, który pozostał na miejscu, dalej przyglądając się zamożnej tłuszczy. Idąc korytarzem, w oczy rzezimieszka rzucał się bogaty wystrój wnętrza. Wychodząc za rogu korytarza, Dieter przyuważył słaniającego się na nogach mężczyznę, który opierał się niepewnie o ścianę. W powietrzu można było wyczuć woń alkoholu, która wzbierała na sile z każdym kolejnym krokiem w stronę dygnitarza, mamroczącego coś pod nosem. Przy jego pasie wisiała zdobiona pękata sakwa, która momentalnie przykuła uwagę złodzieja. Zatrzymując się przy nim, Dieter rozglądnął się w poszukiwaniu niepotrzebnych gapiów. Korytarz był pusty. Nie zwlekając, złodziej wyciągnął ukryty ostry nożyk z cholewy i zwinnym ruchem odciął sakwę od pasa, chowając ją pod płaszczem. Halo, no? Zinka, to ty? Nie waść, aczkolwiek ja mże szukam jej. Powiedział dystyngowanie. Coś ty? Średnio widzę wasz mości. Moja głowa. Widzieliśmy się na piętrze, mość panie. Oznajmił, zbierając w sobie wszystkie umiejętności aktorskie. Pamiętam. Szukam pewnej zamożnej damy, która tutaj nocuje dzisiaj. Wiesz waść, któryż to jej pokój jest? Skłamał, licząc na informacje. Zamożna dama? Ty chcesz do mojej dinki się łachudrzyć, co? Dygnitarz energicznie przestąpił z nogi na nogę, prawie tracąc wszystkie resztki równowagi, które trzymały go na nogach. Absolutnie, waść. Mam dla niej dług pieniężny i chciałbym go przekazać. Dług? Jaki znów dług? Ach, to krocie. A może tyś... jakiś łapserdak? Ja mam tylko posłaniec, panie. Posłaniec? Nie wyglądasz na zamożnego... Od kogoś ty? Od zacnego Pietreka Rudego, panie. Pietraka rób jakiegoś tam... To hasberskie wino pije po głowie. Wskaże mi waść pokój damy? Jest na piętrze. Ale kto z góry wysoko? Ja nie pamiętam. Czułem tylko jaśminek mojej dynki. Wiedziałem, że ja jest w ogóle. Ojej. Dziękuję, panie. Miłego dnia.
Dinka, sobie, gdzie żeś jest, że... Łotr oddalił się od pijanego, który chcąc zrobić krok, utracił równowagę i uderzył w dębową podłogę, tracąc resztki przytomności. Wino prawdę ci powie, pomyślał Łotr, uśmiechając się pod nosem, licząc zawartość zabranej sakwy. Ha, 15 złotych gwinei. Musiał przepić wiele, ale i tak jest dobrze. Złodziej wyjął zawartość i rzucił na podłogę pustą sakwę. Teraz znajdźmy pokój jaśminowej damy. Niedoszły sługa Pietreka Rudego udał się w dalsze zwiedzanie przybytku. Mijając gości przepiórka, którzy przemierzali czasem korytarze, Łotr wypatrywał sposobności, aby powiększyć swoją kolekcję fantów. Wychodząc już ze strefy hotelowej, kątem oka zauważył uchylone drzwi do jedynego z pokoi. Zatrzymał się przed nimi i wymyślając na poczekaniu wytłumaczenie swojego wścibstwa, uchylił szerzej drzwi do pokoju. W środku było ciemno oraz głucho, co zachęcało rzezimieszka do dalszej eksploracji. Po szybkim rozglądnięciu się osobnik zapalił światło włącznikiem w nadziei na jakąkolwiek reakcję z pokoju, lecz nie usłyszał niczego. Halo? Lady Dinka? Jest tutaj jaśnie pani? Zawołał, udając niedoszłego sługę. W pokoju nie było nikogo. Nie wahając się, Łotr wszedł do pokoju i zamykając drzwi, wyciągnął wytrychy, aby przekręcić zamek. Niestety, mechanizm nie był pospolity. Złożony zamek cylindryczny. Nie ma czasu na zabawę. Następnie odszedł od drzwi i zaczął przeszukiwać pokój. W pomieszczeniu znajdowało się duże łóżko, zdobiona szafa oraz masywne biurko, na którym leżały papiery. Biurko było pełne bibelotów. Jednak jego uwagę przykuły okulary, które niepozornie leżały pod dokumentem na stole. Podniósł je i zaczął oglądać. Liczne zdobienia oraz materiał, z jakiego były wykonane, świadczyły o dużej wartości przedmiotu. Złote obramówki i kryształowe soczewki. Dobry łup. Schował znalezisko do kieszeni przy pasie. Kontynuując swoje wtargnięcie, złodziej zaczął przeglądać resztę mebli, które znajdowały się w pokoju. Podszedł do dużej szafy, która była praktycznie pusta w środku. Nagle do jego uszu dobiegł dźwięk klucza mocującego się z zamkiem drzwi. Nie zastanawiając się zbytnio, Łotr wszedł do środka zdobionej garderoby, aby ukryć swoją obecność. Zostawiłeś drzwi otwarte, skarbie? Nie wydaje mi się, moja droga, lecz to chyba ty wychodziłaś jako ostatnia. Możliwe. Lecz światło to na pewno zgasiłam wychodząc. Dziwne to. Nieważna to sprawa. Musimy znaleźć twoją torebkę, bo rozgrywka za chwilę się zacznie. Nie zdzierżyłbym spóźnienia. Nie myślisz, że to światło to dziwna sprawa? Ja zawsze gaszę światło. A te drzwi? Może ktoś się tutaj włamał? Niemożliwością to jest, kobieto. A dlaczegoż niby? Przecież tutaj tylu zamożnych lordów i inteligencji. No i złodziej się znajdzie. I jak niby by się przedarł przez straż przy wejściu? Kobieto, daj spokój, pospiesz się, bo mnie zdzierże. Coś mi tutaj nie pasuje, a ja mam nosa. Może powinniśmy... Nie ma czasu, musimy już iść.
Kobieta podniosła torebkę i zaczęła rozglądać się po pokoju. Dieter obserwował całą sytuację przez szparę, która pełniła rolę wentylacji. W pewnym momencie jej wzrok utknął na szafie. Widząc to, złodziej poczuł dodatkowy wyrzut adrenaliny. Gotowy do działania, obmyślał plan, który miał się lada chwila zrealizować. Najpierw kobieta. Uderzenie w krtań, brak głosu, powalenie. 2 sekundy do mężczyzny. Szok. Sztychem splot słoneczny. Dezorientacja. Następnie cios w potylicę. Ogłuszenie. Powrót do kobiety. Pałko w głowę. Koniec. Planowanie przerwał mu stanowczy głos mężczyzny. Dość tego mi trężenia. Chodź, kobieto, bo już nigdy nie zabiorę cię w rejs, który tak bardzo kochasz. Ech, dobrze, niech ci będzie, kochana. Lecz jak coś się stanie, to nie moja wina, zapamiętaj to sobie. Nic się nie stanie i zamykaj teczki. Para wyszła z pokoju, gasząc światło oraz zamykając za sobą drzwi na klucz. Łotr poczekał jeszcze chwilę w ukryciu, w ramach prewencji, po czym opuścił ostrożnie kryjówkę. Kobieca intuicja. Dobrze, że większość straży to mężowie. Przynajmniej robota jest łatwiejsza. W pomieszczeniu nie było już nic więcej godnego uwagi. Mocując się ze skomplikowanym zamkiem wyższej klasy, przekręcił ostatnią zapadkę i odblokował drzwi na korytarz. Czysto. Opuszczając pokój, Dieter zamknął za sobą drzwi i ruszył w stronę schodów prowadzących na parter przybytku. Schodząc w dół, oczom Łotra ukazał się obraz zgodny z opisem przedstawionym przez kompana. Dwóch strażników świątynnych eskortowało zamożnego dygnitarza. Jegomość był średniej postury. Miał na sobie szykowny surdut z pozłatanymi wszywkami oraz melonik, który przykrywał siwiejące włosy. Lord Borg, jak mniemam. Pomyślał, widząc, jak eskorta zmierza w kierunku schodów, którymi właśnie schodził. Strażnicy świątynni wyróżniali się z tłumu. Odziani w pełną zbroję płytową z buzdyganem przy pasie, momentalnie wzbudzali szacunek oraz trwogę w każdym, na którego padł ich pełen skupienia wzrok. Widząc, jak goście przepiórka omijają kordon, sługa Pietreka Rudego postąpił podobnie, ustępując drogi straży świątynnej zmierzającej ku górze. Nie będzie łatwo. Parter przepiórka był pełen gości. Kels, dobrze, że już jesteś. Zza pleców złodzieja rozbrzmiał znajomy głos, poprzedzony przyjacielskim klepnięciem w ramię. Podążaj za mną. Jesteśże mi potrzebny, sługo. Jasne, panie. Sługa odpowiedział aktorsko, po czym udali się do osobnego stolika, który był pod ścianą, i usiedli przy nim. Borg udał się na górę. Ci świątynni to nie są przelewki. Wiem, widziawszy co potrafią. Co masz na myśli? Dieter nachylił się dyskretnie. Niezadowolony gość, przystąpiwszy do Borga, żądał już satysfakcji z przegranej. I naruszywszy bezpieczną strefę, został że powalony przez jednego z nich. Jednym ruchem ręki. Oznajmił młot, przecierając nos w zakłopotaniu. Trzeba zachować ostrożność. Zrobimy to w naszym stylu. Tylko trzeba odczekać, aż sen zmoży lorda i odnaleźć ten pokój. Zapewne. Zmieniawszy temat, przybytek ci się podobawszy? Kompan uśmiechnął się porozumiewawczo.
Zaiste, panie. Wyniosę stąd pozytywne wspomnienia. Odpowiedział aktorsko, uśmiechając się. Wybornie. Nie mi trężąc, zamówmy coś do picia. Czas szybciejże minie. Czy aby jesteś, że pewien? Łotr popatrzył zdziwiony. Spokojniejszy bądź, braciszku. Nie tylko ty masz, że pozytywne wspomnienia z tegoż przybytku. Mówiąc to, Pietrek Rudy wyjął pękatą sakwę i położył ją na stole. Obydwoje zaśmiali się, czekając na obsługę. Cześć, z tej strony Live Edit Project Studio. Mamy nadzieję, że podoba Ci się nasze słuchowisko. Jeżeli tak, to zostaw coś po sobie w komentarzu pod filmem. Pomoże nam to w rozwoju kanału i podbiciu zasięgów. A tymczasem, do usłyszenia w następnej części.